Dzień dobry, witamy się z Wami z Lagos, jedna z popularniejszych miejscowości tutaj na południowym wybrzeżu Portugalii. I to, co właściwie uderzyło nas chyba od razu, to ilość straganów, na których można kupić wyroby z korka. Nie wiem, czy wiecie, ale 23% tego kraju pokrywają właśnie lasy korkowe. Aż 53% światowej produkcji korka pochodzi właśnie z Portugalii. To, co mnie zaskoczyło, to, że te wyroby są tutaj naprawdę bardzo, bardzo tanie. Na przykład portfele z korka za 5 euro, podkładki kuchenne za 2-3 euro. No jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo tanie. Zobaczcie, zostawiliśmy samochód i pierwsze, co zobaczyliśmy, to właśnie tego typu wyroby z korka. Portfele, torebki, wszystko. Ogromna ilość tych muszli. To jest druga rzecz, która nas tutaj uderzyła. Całe nabrzeże w nich jest. Jesteśmy w ogrodzie Konstytucji. Idziemy tutaj w stronę murów obronnych. Ale fajna klameczka. Jeden z głównych powodów, dlaczego nie jeździmy na żadne większe wycieczki z młodym, jest taki, że po prostu wiemy, że bardzo dużo atrakcji by nas ominęło, ponieważ zwiedzanie z nim często wygląda tak, że on przejdzie 2 metry, zatrzymuje się, idzie oglądać auto, oponę, musi podotykać wszystkie felgi. Także po prostu dopóki dziecko jest takie małe, no trzeba się nastawić na to, że jednak zwiedzanie wygląda troszeczkę inaczej i trzeba też jakby dobierać te destynacje tak, żeby nie czuć się potem stratnym, że nie mogło się wszędzie wejść i wszystkiego zobaczyć. No i oglądanie wszelkich muzeum, galerii, tak jak ja lubiłam wszędzie różne galerie sztuki sobie wejść, zobaczyć, pozwiedzać na spokojnie, to też takie powolne kontemplowanie, nie ma szans. Jakbym się trochę w czasie przeniosła tutaj i ogólnie patrząc na te samochody. Przykładowe ceny. Margarita, pizza ogólnie 10 euro. Pasta. Pasta też w okolicach 10. Mięso, no tak 10 do 15. Rybki. Przystawki koło 2, 4, 9 euro. Jakie pamiątki kupiłam? Jakie pamiątki kupiłaś? Kupiłam magnes i kupiłam podstawkę z korka, z prawdziwego portugalskiego korka do gotowania do kuchni. Ja się zastanawiam, jak to jest ekonomicznie uzasadnione, że jakieś tam drzewa, które muszą rosnąć 100 lat, żeby ten korek się odrodził. 25 tak. lat chyba i po 25 latach można pierwszą warstwę ściągnąć. Hmm. I po tej pierwszej warstwie trzeba czekać jeszcze 3 lata, żeby móc ściągnąć już ten dokładny. Żeby móc korek. Zadzwonić do kogoś, kto się na tym zna. No i kupujesz później takie coś za 2 euro. Jak to się ekonomicznie... Ale skoro ponad jedna piąta kraju to są drzewa korkowe, no to ma to uzasadnienie. Zrozumiałem to. Proszę. Nigdy nie myślałem, że ma to tak proste wytłumaczenie. No widzisz, co ty byś bez mnie zrobił? Jak ci się podoba Portugalia so far? Podoba mi się. Lagos mi się też podoba, bo byliśmy tak nastawieni negatywnie do Lagos. Ktoś nas wprowadził w błąd komentarzami dziwnymi, nie? Przez imprezownię. Komentarzami, co chyba widzieliśmy jakiegoś vloga i tam ludzie bardzo narzekali, że jest bardzo tłoczno, imprezowo i tak dalej. I ogólnie jak na 1 października to faktycznie jest sporo ludzi, więc jeżeli byli tutaj w lato, to domyślam się, że faktycznie mogło być tłoczno. Ale teraz myślę, że w październiku to spokojnie mogliśmy tutaj już stacjonować i pewnie byśmy tu byli, gdyby nie zmiana de facto Airbnb. Jest taki fajny portugalski klimat, więc spoko. Warto odwiedzić. Thank you.
Hiszpanii napisaliby se vende, a tutaj vende se. Jeszcze raz, no, bez przekleństw. Mają strasznie dziwny język. Taki jakby delikatnie coś a la hiszpański z węgierskim, jakieś szy. Ja bym powiedziała, że to jest tak jak my Polacy odbieramy Czechów. Niby sporo słówek podobnych, ale coś jest takiego krycikowego tam w tych słówkach, że ogólnie jest to dość zabawne, jak się tego słucha. Na przykład teraz właśnie jak płaciłam za magnes i za tą podstawkę do kuchni, To mówiłam do babeczki po hiszpańsku i mnie nie zrozumiała, a tak jak ogólnie patrzę tutaj na jakieś drogowskazy, reklamy i tak dalej, to jest wiele słówek, które brzmią bardzo podobnie, albo jest na przykład dodane tylko gdzieś i, e, s, jedna literka na przykład jest zmieniona. I ja tutaj bardzo dużo rozumiem. Mam właśnie zastanawiałam się, jak tutaj będzie z tym hiszpańskim. Spotkałam się z dwoma opiniami, że w Portugalii bez problemu idzie się dogadać po hiszpańsku. I druga opinia była taka, że kompletnie nie, bo portugalski to jest zupełnie inny język i w ogóle... Tak. Dlatego byłam ciekawa, jaki my będziemy mieli odbiór. No i tak właściwie, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie napisy, gdzieś tam drogowskazy, opisy, to ja mam wrażenie, że raczej jest to język dość podobny do hiszpańskiego. Oni też często tutaj używają słówek hiszpańskich, chociażby hola też często mówią, gdzie z tego co widziałam, to raczej u nich popularniejsze jest przywitanie oj, albo na do widzenia mówią ciao, albo cia, po prostu cia, nawet nie ciao. Bardzo by się to z Polakom spodobało, nie? Że? Witasz się oj, czyli jakby od pierwszego słowa już narzekasz, to oj. No tak, to fakt, że oj. Musimy chyba jeszcze trochę tutaj pobyć, pomieszkać i porozmawiać się z lokalesami, żeby móc faktycznie stwierdzić, na ile jakby tutaj ten hiszpański jest przydatny. Dzisiaj jest słońce, ale wczoraj jak przyjechaliśmy i tak, jeżeli przyjeżdżacie tutaj pod koniec września, początek października się wygrzać, to możecie się zdziwić. Raczej kurtka, raczej czapka. No różnie, no dzisiaj na przykład jest ciepło, nie? Nie ma wiatru. Jesteśmy 30-40 km od Portimao, więc to może być po prostu trochę inna pogoda. No. Jeśli będziecie planować tutaj wycieczkę do Lagos z biurem może podróży, bo też widzieliśmy, że jest tutaj dużo takich zorganizowanych wycieczek, wiecie, z polską flagą, z przewodnikiem, to nie wykupujcie na pewno wycieczek przez biuro, bo my kiedyś tak jak zaczynaliśmy właśnie podróżować, to parę razy tak zrobiliśmy i za każdym razem okazywało się, że u lokalnych takich sprzedawców zawsze jest dużo, dużo taniej, nawet 2-3 razy taniej. I tutaj w Lagos ogólnie bardzo popularne są wycieczki takie albo napływ, albo właśnie do grot, albo można sobie wynająć stand-up paddle, czyli te deski, na których się stoi i się odpycha. No bardzo dużo możliwości tutaj jest, jeżeli macie ochotę na taką wycieczkę. Absolutnie nie opłaca się jakby brać z biura. O, na delfiny, na tą grotę Benagil, z tego pełno. A tutaj most zwodzony, chcieliśmy się nim przejść, ale akurat przepływa jakaś żaglówka. Akurat się zwodzi. Bardzo mnie to cieszy, że tutaj w Portugalii również są popularne te liczniki na przejściach dla pieszych. Wiadomo ile czerwone, wiadomo ile zielone. Bardzo, bardzo to ułatwia poruszanie się. Piotrek miał ochotę na Chińczyka, więc idziemy tutaj do Momo Dumpling House odebrać. Ja wziąłem pierożki wegetariańskie i bowla wegetariańskiego, a Piotr smażony ryż. Weźmiemy na wynos i idziemy dalej zwiedzać. Piotrek musiał pójść po samochód, przyparkować. Mamy parking tylko jeszcze przez jakieś 20 minut. A ja już jestem na plaży i się rozłożymy i sobie tutaj dzisiaj zjemy obiadek. Zaraz naprzeciwko starówki w Lagos. Jest taka gigantyczna plaża. Veggie bowl, do tego wege pierożki na parze, a tutaj plan. Jestem w szoku, bo małemu pikantny sos najbardziej do moich pierożków smakuje. Od kiedy ty lubisz pikantne, chłopaku?
No i już plaża przy Lagos zaliczona. Jedziemy teraz Praia Dona Ana, jeśli dobrze pamiętam nazwę, zobaczyć, co tam się dzieje ciekawego. Praia Dona Ana, podobno jedna z ładniejszych. Kilkoro znajomych nam polecało to miejsce i na TripAdvisor, z tego co patrzyłam, też miało chyba największą liczbę pozytywnych opinii. Zaraz zobaczymy dlaczego. Praia da Dona Ana. Ulala, ale tutaj klify ładne, no pięknie. Fajna plażyczka. Aczkolwiek sporo mułów w wodzie. Spoko miejscóweczka. Zeszliśmy tutaj tymi schodami. Nagram trochę zwykłym aparatem i trochę GoPro, żebyście mieli dwie perspektywy tego, jak to wygląda. Ale spoko miejscówka na kajaki. Koko. Kurczę, jeżeli tutaj w październiku jest tyle ludzi, co tu się musi dziać w lato? No, ale wejście do wody nie najłatwiejsze. Dzieciakom, jak widać, to nie przeszkadza w ogóle. Taka godzina, że na pewno najładniejsze musze są już przebrane, ale zobaczcie, jakie wielkie można tutaj znaleźć. Takie płaskie musze, niesamowite. Jakie dziwaczne. U nas takich nie ma. Tam jest kontemplacja, tego jakaś chyba. Spoko? Jeszcze takie znalazłam na sam koniec. O, czyścisz, mamusi, dziękuję. Szkoda, że swoją wodą, ale niech będzie. Zobaczcie, taka czerwona. Jesteśmy w portugalskim Oshou. W Hiszpanii Oshou ma nazwę Alcambo, a tutaj po prostu Oshou. Idziemy na małe zakupy. Co ciekawe, w pośrodku centrum handlowego jest wielka, otwarta przestrzeń z ławeczkami, ze wszystkim, także fajnie, bo dużo świeżego powietrza tu jest, nie ma takiej duchoty i klimy jak u nas. Mleko dla małego, tak, racja. Idziemy zobaczyć, porównać ceny. Dla Orionka różne smakołyki. Piotrek przytkał jakieś piwko smakowe. U nas niestety w naszym sklepie obok jest dość mały wybór. Właściwie... Ja nie przyszedłem po smakowe. No nie, ty nie przyszedłeś po smakowe. Nie oczeraj mnie w oczach telewizorów. To widzieliśmy u nas. Super Bok. Nie wiem co to jest. I to też, nie? Mini Crystal. To są wszystko lokalne, w sensie nie... Portugalskie. A ja sobie chyba takiego Radlerka 00 wezmę. Limonkowego, bo... A, poczekaj, to jest też Sagres, w sensie produkcji tej lokalnej, tu portugalskiej. No to spróbuję takiego, ja nie potrzebuję alkoholowych. I coś może jeszcze takiego lokalnego bym sobie wzięła, smakowego. Ja nie mam z tym problemu, absolutnie. O, Bandida do Pomar Sidra, zobacz. Czy to jest lokalny cydr? Portugalski cydr, może coś takiego bym wzięła, tylko czy to jest tutejsze? Portugal, tak. No dobra, to może takie coś sobie wezmę. Chłopak, który nam pokazywał, gdzie mam miejsce na parkingu, przyszedł po piwko. Pomagał mi cofać w samochodzie, w którym mam kamerę, nie? Ale dostał pieniążka, dostał. A to są z batatów, no mówiłam ci. Właśnie to na nie patrzyłam, batatowe chipsy. Ile tu jest w ogóle rodzajów zwykłych, solonych chipsów, niesamowite. Ten Polporta też jest. W większości to samo co w Hiszpanii. Nawet marki się często powtarzają. Właśnie, pomidorki chciałam wziąć. Ale kolorami fajnie ustawię. Paczkowane owoce, chyba małemu wezmę coś na drogę. Zobaczcie, jaka świetna mini papaja, wow. Jeszcze nie widziałam takiej, małego słychać aż na drugim końcu sklepu, jak mnie woła mama. Chyba wezmę taką małą, a w sumie... Chociaż... A, zjemy wszyscy. Piotrek się tu czai na takie ryby w soli.
Nawet nie są drogie, co dziwne. Zobaczcie, jakie giganty. Co to jest za ryba w ogóle? Co to jest za ryba? Bacalhau Geraldo. Trzeba zobaczyć, co to jest. Myślałam, że to jest jakaś cytryna niedorobiona, a to limonka. Mały mnie woła. Majka! Maja! Kto tak woła mamę? Maja. Jak się mówi do mamy ładnie? Maja, a nie Majka. Ani Maja, tak? Mama. Nie Majka. Jaka Majka? Co ty wygadujesz? Jaka Majka? Kto to jest Majka? Ja nie znam żadnej Majki. A, Maja. Weź... Mama! Siu. Mama! Siu. Mama. Ma... O, widzisz, jak chcesz, to potrafisz cichutko. Idziemy szukać mleczka dla dzieci. Mleczko, 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 mleczko. O, jest Junior. Dobra, tutaj też mają jakieś... O, proszę, nawet Babylon ma swoje własne mleko. No. Cicho, 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 cicho. Dobra, pokażę wam, co wzięliśmy i potem zobaczymy, ile to wszystko wyszło w Auchan w Portugalii. Chrupy, camembert, jakaś tam przygryzka dla Oriona, pieczywko, jedna kiełbaska, papaja dla mnie, jeden radler, sałata, tutaj jakieś piwa dla Piotrka, mleko zwykłe, mleko dziecięce. Tutaj wędlina, mozzarella, ser, arbuz, woda, pomidory, no i właściwie tyle. Zobaczymy, ile to wyjdzie. Co będziesz jadł, Hekusiu? Fajne ma pani pazury. 35,97, 36 euro niecałe, no. Także... Ale za to, o. No, ale dają te same zabawki, co w hiszpańskim Alcampo. Ale pani, podrywałeś panią i dostałeś całą garść. No, pani w dwie ręce musiała złapać, tak? Wszystkie twoje zabawki, które dostałeś. Są takie przylepce gumowe, na przykład do wanny, my je w wannie trzymamy. Takie sklepy, Natura, Deichmann, dalej Douglas, przygotowanie do szkoły. Dalej jakiś sklepik z rzeczami do telefonów. Majoral, też w Hiszpanii jest dość popularny. Tutaj widzę tak samo, chyba na całym świecie. Pluri kosmetyka, drogeria. Tam sklep z dodatkami do domu. Chico, w Hiszpanii też takie sklepy Chico są dość popularne. Zabawkowy, obuwniczy Seaside. No i właściwie tyle. Kierujemy się w stronę samochodu. I jedziemy do Orionka, właściwie dość długo był sam. Chłopaki poszli na dłuższy spacer, więc my już sobie wróciliśmy. Mały tutaj je kolację, ja oglądam komedię. Makaron z sosikiem i z krewetkami, z warzywkami dzisiaj. I gotuję tutaj już kolejną porcję dla nas. No i tak nam właściwie minął ten wieczór. Bardzo fajny dzień. No jutro jeszcze planu nie mamy, więc myślę, że się po prostu okaże rano albo dziś wieczorem. Coś zdecydujemy, co będziemy robić. Cześć, witamy się z kolejnego dnia naszej portugalskiej wycieczki, przedostatniego, ponieważ jutro już wyjeżdżamy. Dzisiaj postanowiliśmy wyruszyć na małą wycieczkę w drugą stronę. Wczoraj byliśmy w kierunku Lagos, czyli w kierunku końca Europy, a dzisiaj jedziemy w stronę tak jakby Faro, gdzie jest lotnisko, wielu osobom znane. Początkowo chciałam jechać do takiej miejscowości Olhão, ponieważ słyszałam, że jest przepiękna, jest taką turystyczną perełką jeszcze nieodkrytą, o której mało osób wie, a miasteczko samo w sobie podobno jest bardzo urokliwe, ale wsiedliśmy do samochodu i się zorientowaliśmy, że trasa jest dość długa, ponieważ trwa aż 1,5 godziny, więc postanowiliśmy, że jednak pojedziemy gdzieś bliżej, żeby tutaj młodego nie katować. Te podróże takie dłuższe są po prostu dla niego bardzo uciążliwe. Dlatego zdecydowaliśmy się jednak pojechać w stronę miejscowości takiej też niewielkiej, ale podobno równie urokliwej, o nazwie Albufeira, gdzie z kolei jest podobno bardzo urokliwa starówka i całe miasteczko znajduje się tak dość wysoko i jest otoczone klifami. Plaża też podobno jest całkiem niezła, więc zobaczymy Albufeirę. No i oczywiście zapraszamy na relacje z tego miejsca.
jesteśmy już w Alpfejrze i powiem szczerze, że byłam trochę rozczarowana tym, że ta droga do Olchała okazała się po prostu taka długa, ale gdy tu przyjechaliśmy, to stwierdzam, że chyba nieźle, bo jest naprawdę pięknie. Tutaj te widoczki, ta plaża, jaki czar. Bo mały nam ryczy i kot chyba go usłyszał, pomyślał sobie, o, to jest robota dla mnie. By City Hall, czyli to są lokalne, lokalne miastowe kotki. No i proszę. Ojciec może pójść ze zdjęcia w końcu zrobić. Kitty, gdzie ty tu wlazłeś, Kitty? Spoko, miejscóweczka do ćwiczeń, co? Tutaj wszędzie spady, wzniesienia. Schodzimy na dół. Później będziemy musieli wejść na górę, ale chcemy odbić trochę z tego głównego nurtu, gdzie jest sporo turystów i zobaczyć coś dalej. Havana Jamaica Bar. Jak ci się podoba Albufeira? Gorąco i trzeba jakiegoś dziećka nosić. Tak. No poza tym pięknie. Ale tutaj jest Piotrek? Mam to nosidło biodrowe babci. Czemu ja to nie wzięłam? A, jest też inna strona tego miasta, której za bardzo nie będziemy wam pokazywać, bo wydaje mi się, że szkoda na to czasu antenowego, ale też trzeba wspomnieć o tym, że są takie ulice jak tutaj ta, którą teraz przyszliśmy, gdzie jest bardzo dużo barów, klubów, takich po prostu pijalni alkoholu połączonych z emisjami różnych meczów sportowych. I są to kluby tak stricte nastawione na turystów z Wielkiej Brytanii. Menu jest bardzo mocno pod nich też dostosowane. Obsługa jest też anglojęzyczna. Widać, że jest to zdecydowanie tutaj duża grupa turystów właśnie stamtąd. Aczkolwiek no jest tam bardzo gwarno i niezbyt atrakcyjne jest to dla nas miejsce, więc uciekamy dalej. Fajnie. Coś, co mi się tutaj w Albufeirze bardzo podoba, to że wszystkie skrzynki, takie właśnie jakieś kable i tego typu sprawy są pomalowane w jakieś takie lokalne wzorki, albo są na nich zrobione sprayem takie właśnie lokalne sytuacje, różne tradycje. Bardzo spoko to wygląda. Słuchajcie, muszę, bo się uduszę. Zobaczcie, jaka piękna alejka prowadzi od fajnego skweru. I jest zalana chińszczyzną. A pomiędzy poukrywane takie ładne portugalskie kamieniczki. No naprawdę, no nie, mi aż przykro mi się patrzy na to. A jednocześnie pomiędzy straganami ukryte takie perełki. Myślę, że Albufeira ma bardzo dużo do zaoferowania, ale po sezonie, bo trochę przytłacza mnie ilość tej chińszczyzny tutaj wzdłuż tych najładniejszych alejek, ilość tych głośnych klubów z włączonymi meczami, z pijanymi ludźmi. No jest to przytłaczające, muszę wam powiedzieć, i wydaje mi się, że dobrnęło to już tutaj do takiego punktu, że nie da rady już chyba się cofnąć. No nie wiem, przykre to. Przykre to, bo miasto przepiękne, mają piękną plażę, piękne klify, a jednocześnie widać ten nacisk tutaj na określony typ turysty
jest tak duży, że to się raczej nie zmieni, bo myślę, że za duże po prostu przychody tutaj ludzie lokalnie mieszkający i zarabiający na tej turystyce tego typu. No po prostu te przychody są za duże, żeby już to zmienić. Na szczęście takie miejsca też się zdarzają, ale zaraz obok jest pstrokacizna. I to się tak, wiecie, naturalnie przeplata jedno z drugim. Dlatego powiem to może jeszcze raz i przypomnę, że jesteśmy tutaj w październiku, jest dzisiaj 2 października i widzicie, ludzi jest sporo, ciepełko jest. I myślę, że spokojnie można tutaj przyjechać jeszcze później właśnie, żeby troszeczkę uniknąć tego tłoku, takich zmasowanej ilości turystów na ulicach, żeby troszeczkę lepiej poczuć klimat tego miasta. Chodzimy teraz sobie tak bez celu, zwiedzamy. Zaraz chyba zawrócimy z powrotem w stronę Starówki. Matka robi nogi. Ach, dzisiaj nóżki. Ale fajna. Ślub. Do ślubu przyjechał. Jest fasola. Wracamy na ten najładniejszy dek, taki na marinę. Bo mały nam tam marudził, więc za bardzo nie mogliśmy pododdać. Ale zasnął. Ciśniemy szybko. Jeszcze raz zobaczycie. To jest marina, którą widziałam na zdjęciach. Fajna. Nie za duża, ale coś tu już mają. Wróciliśmy się tutaj do portu, na marinę, pooglądać, przejść się tym deptaczkiem. Dosyć wietrznie. Przeszliśmy za tą pierwszą marinę. Myśleliśmy, że to już wszystko, a tu się okazuje, że tu kolejna. A zaraz obok niej takie fajne, kolorowe osiedle. Idziemy się tam przejść, bo widać, że tam też jest jakiś fajny Marina de Albufeira. Tamto to właściwie był taki zalążek marina, a tu jest de facto ta docelowa. Wróciliśmy z Albufeiry i postanowiliśmy odwiedzić jeszcze jedną plażę, która jest dosłownie 10-12 minut od nas. Akurat zbliża się Golden Hour, więc chciałabym porobić jakieś może ładne zdjęcia, może ładne ujęcia do vloga. Zobaczymy, czy się to uda, bo nie wiemy, jak na żywo ta plaża wygląda. Nazwy nie mówię, bo i tak przekręcę. Napiszę Wam oczywiście poniżej, jak się nazywa. No i chwilę posiedzimy i wracamy. Plaża nazywa się Praia dos Tres Irmãos. Ciężkie w zapamiętaniu. Już Wam pokazuję tutaj. Tak się pisze tą nazwę. I tak wygląda w tamtą stronę, gdzie najwięcej klifów się kierujemy. Chłopaki już poszli. Jest spory parking. Także fajnie, bardzo łatwo trafić. Może, nie wiem, z 10 minut od nas się jechało z Portimão, więc spoko. I need